Witajcie. No, moi mili, sytuacja jest napięta. To samo cały czas, co powtarzam od początku. Towarzystwo, które w tej chwili nami rządzi, to nie jest towarzystwo do jakichś rozmów, do jakichś negocjacji. To są ludzie, którzy mają cel do zrealizowania, założono z góry przez kogoś innego. Oni to są po prostu ludzie, którzy to wykonują wyłącznie i rozmowa z nimi nie ma najmniejszego sensu. Dzisiaj blokujemy Ministerstwo Rolnictwa, ale cały czas powtarzam, moi mili, że to nic nie da po prostu. Tu trzeba naprawdę zablokować parlament, żeby nie mogli stamtąd wyjść. Niech wejdą, ale już nie wyjdą, dopóki nie uchwalą tego prawa, które jest ważne dla nas, dla Polaków, dla rolników, dla wszystkich ludzi w Polsce. To jedna rzecz. Druga rzecz, zablokowanie urzędu prezesa Rady Ministrów. Dokładnie nie wypuszczanie nikogo i tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, dzieją się rzeczy w kraju w tej chwili naprawdę niebywałe. Trudno to cokolwiek jakoś skomentować naprawdę. Ja dlatego nie odzywałem się przez parę dni, bo to są rzeczy niebywałe. Wyobraźmy sobie sytuację absolutnie odwrotną. Czyli rządzi Prawo i Sprawiedliwość i wprowadza taki chaos prawny, jaki mamy w tej chwili, jaki wprowadziła Koalicja Zdrady Narodowej. I wchodzi o to do domów, do mieszkań, na przykład, nie wiem, Borysa Budki, Schetyny, Tuska, nie wiem, Lewandowskiego, Sikorskiego i tak dalej. Robi im kipisz dokładnie taki, jaki po prostu jest, bez żadnego. Przecież oni weszli do ludzi, którzy mają immunitety, rozumiecie to? To jest złamanie prawa wprost. Nie ma tutaj co do tego żadnej wątpliwości. No i ktoś to kazał zrobić, ktoś to zlecił na czyjeś polecenie. I teraz słuchajcie, jeżeli sytuacja się zmieni, a zmieni się na pewno, i Prawo i Sprawiedliwość, bo ludzie widzą, Prawo i Sprawiedliwość wróci do rządów, być może z Konfederacją, być może w pojedynkę, nie wiem, ale ja tutaj cały czas mówię o prawicy w Polsce, to po prostu nie będzie już tutaj litości. Ale teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób postąpiło. Przecież PO i ta reszta po prostu tej bandy by wyprowadziła ludzi na ulicę, lałaby się krew. Bo byłaby wojna domowa. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Zobaczcie, do czego oni doprowadzili, co tu się stało. Przecież to jest jakiś koszmar, to się nie dzieje naprawdę. Ale oni nie mają absolutnie żadnych skrupułów, oni nie mają żadnych absolutnie obaw. Nic, oni po prostu robią, co chcą. Moi mili, nie mamy innego wyjścia. Musimy zablokować Sejm, Senat i Urząd Prezesa Rady Ministrów. Inaczej nic z tego nie będzie. Bo nie będzie, krótko. Oni nie są zainteresowani. Tu sobie pojechał, on po prostu nie ma w planach rozmowy z rolnikami. Zobaczcie, to już trwa miesiące, a oni dalej kręcą lody na tych lewych interesach z Ukrainy. Na tych sprowadzają tych śmieci po prostu i nie wiadomo, co to jest, bo to po prostu nie może być absolutnie. Ja sobie nie wyobrażam, dlatego mówię, że to są lewe interesy, bo rzecz jest niebywała, słuchajcie. Polski rolnik musi spełniać wszystkie normy, podczas gdy potężne holdingi, koncerny rolne sprowadzają do nas, do Polski, śmieci po prostu bez żadnej kontroli. Ja nie wiem, to jest przestępstwo. I tak jak nie pamiętam, który z mędrców powiedział, że jeżeli bezprawie staje się prawem, opór jest konieczny. I tak to wygląda w tej chwili. Oni sobie zrobili nielegalne sprawy, nielegalne rzeczy, doprowadzili do sytuacji, w której one są legalne, i robią, co chcą. Widzicie te pola? Ja nie chcę być tutaj pesymistą. Nigdy nie byłem pesymistą. Ale być może już niedługo ich nie będzie.
albo będzie tak jak przed wojną, albo, przepraszam, w czasie wojny, nie przed wojną, w czasie wojny. Nur für Deutsche. Powiedziałem wam ostatnio, że wyjście z domu będzie płatne, a gaz, oprócz tego, że będzie można go kupić, to wyłącznie na kartki, i prąd to samo. Jestem niemal pewny, że tak będzie, dopóki czegoś nie zrobimy.